Miasto Mława wspomoże finansowo gminę Chojnice. Na ten cel przeznaczono 50 tysięcy złotych. Gmina Chojnice została poszkodowana przez nawałnicę, jaka nawiedziła ten region na początku sierpnia tego roku. Jesteśmy wrażliwi na nieszczęścia ludzkie i w związku z tym, kiedy wpłynęła taka prośba ze strony starosty chojnickiego, oczywiście nie można było pozostać obojętnym, dlatego że, tak jak wspomniałem, jesteśmy wrażliwi, a jednocześnie mamy doświadczenie w udzielaniu pomocy. Kiedy widzimy, że takie zniszczenia spowodowane nawałnicami, które przeszły w Chojnicach, w okolicach i w tej części kraju, ludzie potrzebują tej pomocy. Pomoc ze strony rządu jest niewystarczająca, w związku z tym każda pomoc płynąca z każdej strony jest oczekiwana i bardzo, bardzo potrzebna. Zgodnie z wnioskiem burmistrza fundusze trafią do tych, którzy jako pierwsi ruszyli z pomocą poszkodowanym. Mowa o strażakach pełniących służbę w ochotniczej jednostce. To bardzo dobra postawa. Ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy Mławy tak reagują, że jest akceptacja tego typu działań i że pieniądze zostały znalezione przez nas, a dzisiaj Rada Miasta przegłosowała i możemy chociaż w taki sposób pomóc im w tym nieszczęściu. Zgodnie z decyzją radnych, 50 tysięcy złotych wygospodarowanych w budżecie miasta sfinansuje zakup mundurowania bojowego dla OSP. Nowy sprzęt ma chronić strażaków podczas niebezpiecznych akcji.